Witajcie. Na kanał Pomówienie TV weszły trzy nowe filmiki. Co widać z tych filmików? Grubasa na plaży? Ja pierdolę, jak to jest żałosne. Tutaj coś chodzi legenda, że dzieciak, któremu rurą zajebał hulajnogę, wyjebał ją, bo jest przestrzelona. No tutaj jakaś wypowiedź gościa, nie? Ale nie wiadomo do kogo to mogło być, do mnie, do każdego innego, bo to nic nie ma dokładnie powiedziane. Dobra, nieważne. Zajmijmy się sprawą teraz w filmiku z 17, gdzie rurą mówił, że on będzie pomagał, on teraz nie ma czasu na pierdoły, będzie pomagał ludziom. Kurwa, idioto jebany, ty kurwa ruro pierdolona. Komu znowu kurwa pomogłeś? Bawisz się kurwa, niby się bawisz, niby się chowasz, niby się nie chowasz. Jebie mnie to. Prawda jest taka, że te filmiki pokazują, jak jesteś słaby psychicznie. Jesteś gównem, zwykłym gównem, kurwa. I chujem do szczania, kurwa. Co zmierzymy w kurwie, że pojechałeś nad morze? Wyjebane mam nad morze, kurwa. Całe życie mieszkałem nad morzem. Ale jebać to. Dlaczego na tych filmikach nie masz już żadnego kolegi? Odpowiedzmy na to pytanie. Dlatego, że każdy od ciebie ruro pierdolona odbił. Koniec. Dobra, koniec twojego tematu, jebać cię. Słuchajcie, ludzie. Pokazał, co jest warta cała ta jego fundacja. Jest gówno warta. Nie dajcie się oszukać. Nie róbcie nic, żeby komuś pomagać. On nikomu nigdy nie pomógł i nigdy już nie pomoże. Wszystko, co robi, robił dla fejmu, dla kurwa sławy. Teraz jest tak sławny, że się kurwa chowa, nie? Taki jest sławny. A żeby ktoś ci na tej plaży dał w pysk, to zrozumiesz, kurwa, baranie jebany. No tyle, nie? Kupa śmiechu, nic więcej, kurwa. Hejt go tak piecze w dupę, kurwa. Sorry, to nie jest hejt. Cała Polska cię jedzie, ale jedzie cię za prawdę, a ty nie masz nic do dodania. Od 3 tygodni cię cisnę, kurwa, a ty nawet na jeden mój zarzut nie powiedziałeś. Wiadomo, kurwa, kto ma wiedzieć, kto wie, kto ma wiedzieć, ten piasek, co za tobą leży, kurwa. No, pewnie pojechałeś za 500 plus, kurwa, z dzieci nad to morze, bo widzę to kółeczko tam leży, kurwa. Oj, panie, panie Ruromski, żal mi ciebie, żal. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia, dziś dzień meczowy, więc bawmy się dobrze, hej.